Strażacy z gminy Gryfów Śląski cieszą się z nowego sprzętu, który pozyskali w ostatnim czasie. Dostaliśmy tutaj urządzenie do wyważania drzwi i urządzenie do cięcia pedałów w samochodzie, czyli sprzęgła, hamulca i gazu. Jeżeli ktoś jest uwięziony, oczywiście ten sprzęt nam się przydaje, bo mamy trochę zdarzeń drogowych, ale też i zdarzenia takie, że drzwi są na przykład zaczaśnięte, a ktoś tam w środku potrzebuje pomocy, więc nie ma czasu wtedy na jakieś zabawy z zamkami, tylko się szybko wyważa drzwi tym sprzętem. Oczywiście i defibrylator automatyczny, także no zawsze to usprawnia działania. Każdy sprzęt, jaki dostajemy, to się z tego cieszymy i lepiej nam się działa wtedy, jest bezpieczniej. W miesiącu lipcu trzy nasze ochotnicze straże pożarne wzbogaciły się o nowy sprzęt bardzo przydatny do działań ratowniczych. Były to środki przeznaczone przez Ministerstwo Sprawiedliwości z Funduszu Sprawiedliwości. Łączna wartość tych przekazanych urządzeń to jest 30 tysięcy złotych. Gminę kosztowało to zaledwie 1%, a więc no fantastyczna po prostu sprawa. I trzy OSP wzbogaciły się o nowe urządzenia. OSP w Krzywy Wielkim ma agregat prądotwórczy i lampę też pomocną przy działaniach ratowniczych. OSP w Proszówce taki pełny zestaw też do działań ratowniczych typowo medycznych. No i to, co widzimy tutaj w Gryfowie, to jest zestaw hydrauliczny do wyważania drzwi czy zamków, ale również i także defibrylator, który na pewno usprawni również funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej. Nowe, dodatkowe sprzęty są strażakom bardzo potrzebne. Bardzo się cieszę, że zostało to przekazane. No i cieszą się też strażacy, ponieważ każdy zastrzyk różnego rodzaju sprzętu i urządzeń wzbogaca i pozwala na to, że te działania są sprawniejsze. Także chcemy podziękować tutaj za pośrednictwem Telewizji Łużycy ministrowi sprawiedliwości, że podjął taką decyzje. Te środki są z wpłat różnego rodzaju na Fundusz Sprawiedliwości i posłużą one naszym mieszkańcom. Nowy sprzęt cieszy, ale wciąż w straży są potrzeby. W tej chwili to czas by było na wymianę samochodu, bo mamy tutaj ponad 20-paroletni samochód i tak czekamy na ten, że za jakiś czas, jedno żeśmy wymienili 10 lat temu, no to teraz czekamy, żeby może drugi wymienić, bo on jeszcze na razie do lasu się nadaje, jeździmy nim oczywiście, bo to stał 266, ale no, przydałby się jakiś nowszy sprzęt. Tymczasem życzymy, aby nowy sprzęt był jak najrzadziej używany.